Jestem Weronika Kuchta. Co dzisiaj robicie? Robimy udekorujemy słoiczki. A ty co robisz, Kinga? Też dekoruję słoiczki. Też słoiczki? Wszyscy robimy słoiczki. Wszyscy dekorują słoiczki? Jak masz imię? Paulina Jachimowicz. Dobrze, też dekorujesz słoiczki, tak? Kondziu, jak ci wychodzi? Dobrze. Dobrze? Ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? Chodź tutaj. Tak? Powiedz. Często przychodzisz do świetlicy? Tak. Podoba ci się tutaj? Jest bardzo fajnie, tak? Jest bardzo fajnie na tych zajęciach, tak. A pani jak? Pani prowadzi zajęcia? Bardzo fajnie. Dobrze? To jest mama naszego kolegi z klasy. Dobra, dziękuję. O. Lanta Babiak, pracownia rękodzieła artystycznego. Prowadzimy warsztaty z dzieciakami w miesiącu październiku i listopadzie. Bawimy się w różne techniki, dekupażujemy troszeczkę, będziemy robić lampiony adwentowe. Bliżej listopada pobawimy się w malowanie bombek. Jak widać, dzieci bardzo aktywnie uczestniczą, dają radę i świetnie się spisują. Zapraszamy chętnych, który dzisiaj z nami tutaj nie ma. Jestem tutaj pierwszy raz, przyjechałam z córką z Zielonej Góry na zajęcia. Zajęcia malowania słoiczków. Bardzo nam się tutaj podoba i myślę, że będziemy przyjeżdżać częściej, bo jest świetna atmosfera. Córka zadowolona, mama też. Dziękuję. Do świetlicy w Dżonkowie przychodzi już młodzież dorosła, ale także przychodzą dzieci. Dzisiaj na przykład organizujemy warsztat rękodzieła. No i pani Jola ma bardzo dobry kontakt z dziećmi. Dzieci chętnie tu przychodzą. Dzisiaj jest tutaj kilkanaścioro.